Zanim ten odcinek się zacznie, chcę Was poprosić o to, żebyście po jego wysłuchaniu wysłuchali także rozmowy, jaką przeprowadziłam z Joanną Opiat-Bojarską, trwającą ponad godzinę, tylko i wyłącznie o tej sprawie. Dowiecie się też kilku nieopublikowanych w tym odcinku informacji i ta rozmowa jest doskonałym uzupełnieniem wszystkiego, co usłyszycie w tym odcinku. Historia, którą dzisiaj Wam opowiem, to historia, o której wcześniej nie słyszałam. Dowiedziałam się o niej całkiem niedawno, głównie ze względu na to, że jest opowiedziana w najnowszym sezonie Opowiem Ci o zbrodni na Crime Investigation Polsat. Ten podcast zresztą jest uzupełnieniem odcinka, który miał swoją premierę godzinę temu, czyli 4 grudnia o 22. Jest to sprawa o tyle wstrząsająca, że dotyczy bardzo młodych chłopców, niemal dzieci, bo przecież 12 lat to taki wiek pomiędzy dzieciństwem a byciem już młodzieżą. Jest sobota, 29 listopada 1997 roku. Jutro są imieniny Andrzeja. W związku z tym w całej Polsce organizowane są różnego rodzaju zabawy andrzejkowe. I tak jest też tego dnia. Paweł, który ma 15 lat, jest mieszkańcem Poznania, chodzącym już do liceum. Wybiera się na zabawę andrzejkową organizowaną przy kościele pod wezwaniem Michała Archanioła. Paweł jest ministrantem i kościół pełni w jego życiu bardzo ważną rolę. Sam lubi do kościoła chodzić, jest pobożny, stara się żyć w zgodzie z zasadami kościoła i swojej wiary. Ma też wierzących rodziców i starszą siostrę. Jego plan na przyszłość jest dość prosty. Albo zostanie księdzem, a jeżeli nie poczuje powołania, to zostanie informatykiem. Komputery to jego wielka pasja. Zresztą wspierana przez rodziców, którzy robili wszystko, żeby swojemu synowi zapewnić jak najlepszy rozwój. W związku z tym Paweł słynął wśród swoich kolegów z tego, że zawsze miał bardzo dobry sprzęt, bardzo dobrze się na nim znał i że zawsze był otwarty na to, żeby ktoś do niego przyszedł i pograł na przykład w jakieś nowe gry, w które też był zaopatrzony zazwyczaj. Paweł jednak nie jest duszą towarzystwa, jest dość nieśmiały, wycofany, nosi okulary i też te okulary są powodem do śmiechu. Wygląda bardzo niepozornie. W szkole, szczególnie w podstawówce, wielokrotnie był obiektem różnego rodzaju żartów. Dla wielu swoich rówieśników był mięczakiem. Ale Paweł w rzeczywistości wcale nie był mięczakiem. Po prostu miał tego pecha i nie należał do żadnej paczki. A zazwyczaj chłopcy w jego szkole i w jego otoczeniu w takie paczki się łączyli, w związku z czym sprawiali wrażenie silnych, bardziej przebojowych. I tak też było w przypadku ministrantów, których Paweł znał z kościoła. Była 16:00, Paweł wszedł do domu parafialnego
i usłyszał głośną muzykę. Z głośników leciały hity, jakie znamy ze szkolnych dyskotek, przynajmniej osoby zbliżone wiekiem do mnie. Większość chłopców na tę imprezę szła nie tylko ze względu na to, żeby się spotkać, pogadać, powygłupiać, ale też z tego względu, że na dyskotece są troszkę inne obyczaje, jest dużo łatwiej zatańczyć z kimś, kto nam się podoba, a kogo się wstydzimy w takim życiu codziennym. I większość chłopców na takie dyskoteki chodziła z zamiarem poznania nowych dziewczyn ze scholi, bo one były zazwyczaj bardzo ładne, przede wszystkim były dziewczynami. Paweł jednak, kiedy przychodzi na tę dyskotekę, rozgląda się. Nic go specjalnie nie ciekawi, a dziewczyny ze scholi nie są w jego guście. On sam wolałby bawić się na szkolnej dyskotece organizowanej przez jego liceum, ale taka dyskoteka nie ma w ogóle miejsca. A przede wszystkim w tej scholi nie ma koleżanki z klasy, która bardzo Pawłowi się podoba. Paweł snuje się po sali, słucha muzyki, ale nie tańczy. Zresztą ta muzyka też mu się nie podoba za bardzo. Podchodzi do stołu, na którym znajdują się miski z chrupkami, chipsami oraz kubki plastikowe i gazowane napoje z dyskontu. Nalewa coli, która mu jednak nie smakuje. I kiedy tak stoi i duma sobie nad swoim losem i nad tym, że jest w miejscu, w którym chyba nie do końca chce być, nagle słyszy, że z korytarza dobiegają odgłosy jakiejś kłótni. Paweł, jako jeden ze starszych ministrantów w tej grupie wiekowej, wychodzi na ten korytarz i widzi dwóch chłopców, którzy się biją. Jeden przyciska drugiego do ściany. Ten przyciskający to Michał. Michał ma 12 lat, ma gęste czarne włosy, jest takiej dość przesadzistej budowy ciała, nie jest absolutnie, nie ma nadwagi, nie jest też otyły, ale jest taki krępy, jakbyśmy to powiedzieli. Michał przyciska do ściany ministranta z najmłodszej grupy. Jest od niego większy, wyższy, silniejszy. Paweł postanawia zareagować, ponieważ bardzo nie lubi, kiedy w ogóle ktoś się bije, a szczególnie nie podoba mu się to, że Michał, mimo że jest jego kolegą, wykorzystuje swoją przewagę fizyczną nad młodszym chłopcem. Paweł łapie Michała za kark i odciąga go od małego chłopca. Mówi mu, że jeżeli chce się bić, to powinien robić to z równymi sobie, a nie wyżywać się na słabszych. Sama przemoc przede wszystkim jest zła, ale wyżywanie się fizyczne na młodszym i słabszym jest nieeleganckie, jest nie fair. Ta reakcja Pawła dziwi chyba jego samego, dlatego że sam w przeszłości padł ofiarą bardzo dotkliwego pobicia w jednej ze szkół, do której uczęszczał. I po tym incydencie mama przeniosła go do innej szkoły, ponieważ w tamtej był prześladowany. Michał jednak był zupełnym przeciwieństwem Pawła i mimo, że był od niego młodszy o 3 lata i był w grupie średnich ministrantów, a nie starszych, tak jak Paweł, to właśnie on był takim hersztem bandy. Otaczał się wianuszkiem innych chłopaków i to też byli tacy raczej rozrabiacy niż grzeczni chłopcy, mimo że byli ministrantami. Michał jest głośny, rubaszny, wulgarny, nie stroni od rozwiązań siłowych. Mimo że w pojedynku z Pawłem zapewne wygrałby Michał, to jednak słowa starszego kolegi docierają do niego. Zostawia małego ministranta, rzuca jednak Pawłowi groźne spojrzenie i odchodzi, przekonany, że to on zwyciężył ten pojedynek. Paweł wraca do zabawy, chociaż trudno nazwać to zabawą. Je chipsy, chrupki, popija to ohydnym napojem. Około 18:00 dyskoteka Andrzejkowa kończy się i wszyscy rozchodzą się do domów. Paweł, który mieszka przy kościele, właściwie jego kamienica znajduje się na działce sąsiadującej z parafią Michała Archanioła w Poznaniu, w związku z czym Paweł dociera tam kilka minut po 18:00. Nie przechodzi jednak jak zwykle przez płot, ponieważ włożył dzisiaj lepsze ubrania z okazji tej dyskoteki. W domu włącza komputer i uruchamia grę, ale czuje, że
w przeciwieństwie do tego, co zazwyczaj robi i tego, co najbardziej lubi, czyli grać w samotności i w ogóle w skupieniu, dzisiaj bardzo chętnie pograłby z kimś, w związku z czym próbuje znaleźć kolegę do gry. Otwiera okno, patrzy, czy ktoś bawi się na podwórku i zauważa jednego z kolegów, którego woła. Proponuje mu, żeby przyszedł do niego pograć na komputerze. Jako, że jest już 18 i jest to jednak listopad, więc jest ciemno, chłopak mówi, że zapyta się swojej mamy, poprosi ją o to, czy może przyjść, spyta ją o to, czy może przyjść i da znać. I kiedy przez kilkadziesiąt minut kolega nie odwiedza Pawła, ten sam do niego idzie, puka do drzwi i dowiaduje się, że zgrania nici. Postanawia więc wyruszyć na dworzec główny, gdzie znajduje się salon gier, a tam są zazwyczaj hordy młodych chłopaków, którzy grają na różnych automatach i z którymi przecież można pogadać i pograć wspólnie w jakimś pojedynku. Zanim jednak dociera na dworzec, postanawia pójść do pobliskiego sklepu Złoty Medal, w którym chce kupić coś do picia, dlatego że zarówno te chipsy, jak i chrupki były bardzo słone, a po słonym Pawłowi zawsze chciało się pić, zresztą nie był w tym wyjątkiem. I kiedy jest na trasie do tego sklepu, idąc ulicą Grunwaldzką, słyszy znajome głosy. Słyszy Michała, którego wcześniej upomniał na dyskotece w kościele, w parafii, i który szyderczym głosem woła Pawła. Tym razem Michał nie jest sam. Są z nim bracia P, z którymi praktycznie był nierozłączny. Michał pyta Pawła, dokąd idzie. Paweł mówi, że idzie na dworzec, ale teraz idzie do sklepu, bo chce sobie kupić coś do picia. Ale dodaje też po chwili, że idzie także kupić piwo. Tym wzbudza u chłopaków duże zainteresowanie. Najpierw szydzą, że Paweł, taki grzeczny, na pewno piwa nigdy nie pił i absolutnie nie ma pojęcia, czym jest alkohol. Co nie jest prawdą, ponieważ Paweł jako 15-latek miał już styczność z alkoholem i kilka razy wcześniej próbował piwa, pił je. Nigdy się jednak nie upijał. Tym razem jednak tak bardzo potrzebował towarzystwa, że postanowił, że dzisiaj będzie to ten dzień, w którym także napije się alkoholu. Paweł jako najstarszy idzie do sklepu Złoty Medal i kupuje puszkę piwa. Kiedy wynosi ją ze sklepu i pokazuje kolegom, ci naprawdę czują się bardzo zaskoczeni i w ich oczach Paweł mocno zapunktował. Chłopaki postanowili iść w stronę swoich domostw, a te były także w pobliżu ulicy Konopnickiej, na której właśnie mieszkał Paweł, czyli w okolicach kościoła. I idąc ulicą, popijali to piwo z jednej puszki. Trzeba przyznać, że półlitrowa puszka piwa i czterech nastolatków to jednak bardzo mała odrobina alkoholu, ale jednak. Paweł jest szczęśliwy, czuje się usatysfakcjonowany tym, że znalazł sobie towarzystwo na ten wieczór i mimo, że między chłopakami dochodzi co chwilę do przepychanek, kto ma jeszcze pić i kto wypił za dużo, a kto nie wypił wcale, ma wrażenie, że ten wieczór mija mu bardzo miło. Pada więc pomysł, że wszyscy pójdą do Pawła, który ma, oprócz tego, że komputer, to Michał mówi chłopakom, że ojciec Pawła ma kasetę wideo, na której ma bardzo mocny film pornograficzny. Wie o tym dlatego, że Paweł powiedział mu o tym kiedyś podczas wycieczki do Leszna, kiedy siedzieli razem w autokarze, i Michał wpada na pomysł, żeby tę kasetę wszyscy obejrzeli. Decydują się, że pójdą wszyscy do Pawła na ten specyficzny seans, jednak do Pawła dociera, że oprócz Michała jest jeszcze dwóch braci P. I starszy jest faktycznie prawie rówieśnikiem Pawła, ale ten młodszy ma niecałe 10 lat. W związku z czym Paweł czuje się bardzo nieswojo, żeby pokazać mu treści pornograficzne i mówi, że ten młody brat wejść nie może. Chłopaki decydują, że młody brat poczeka na dole kamienicy, w której mieszka Paweł, ale finalnie dzieje się tak, że do mieszkania z Pawłem idzie tylko Michał, a bracia P
mają czekać na dole. Nie wiadomo do końca po co, bo nie wiadomo ile ten film będzie trwał, ile Michał tam będzie chciał posiedzieć, ale tak się umawiają i tak się właśnie dzieje. Michał przychodzi z Pawłem do jego mieszkania. Paweł jest przekonany, że Michała i tak bardziej będzie interesował komputer. Jednak chłopiec mocno naciska na ten film pornograficzny i cały czas dopytuje, czy jest mocny, jakie są sceny. Paweł widział go kiedyś, widział go raz i faktycznie zrobił na nim wrażenie, ale było to wrażenie dość specyficzne, ponieważ jednocześnie towarzyszyło mu dość spore podniecenie, ale też czuł olbrzymi niepokój, poczucie winy. W tym podnieceniu było też sporo obrzydzenia, ponieważ niektóre sceny tego filmu były dla Pawła bardzo trudne i wręcz, no nie powiem, że brutalne, ale zbyt mocne jak na psychikę kilkunastolatka. Kiedy wchodzą do mieszkania, Michał ściąga buty, ale zostaje w kurtce i w szaliku Borussii Dortmund. Paweł bardzo pilnuje, żeby Michał nie zostawiał po sobie jakichś śladów, ponieważ w domu jego mama bardzo dbała o porządek i też bardzo chciała, żeby wszyscy chodzili jak w zegarku, w związku z czym Paweł bardzo bał się, że Michał coś zrobi, nabroi, nabrudzi, a Paweł potem będzie musiał od mamy wysłuchać na ten temat kazania. Siadają przed telewizorem i Paweł włącza kasetę z filmem pornograficznym, który przez kilka minut oglądają. Tuż przed włączeniem tego filmu Paweł jeszcze idzie sprawdzić, czy bracia P czekają na dole, w związku z czym podnosi słuchawkę domofonu i sprawdza, czy słyszy rozmawiających chłopców, ale na dole nie słychać nic. Tylko dla pewności powiem, że kiedyś były takie domofony, które kiedy podnosiło się słuchawkę, można było usłyszeć dźwięki na zewnątrz. Dzisiaj część domofonów dopiero jest aktywna, czy słuchawka jest aktywna dopiero wtedy, kiedy ktoś zadzwoni pod nasz numer. Kiedyś nie wszystkie domofony tak działały. Siada więc obok Michała i mimo, że nie ma najmniejszej ochoty, żeby ten film ponownie oglądać, to jednak chęć zaimponowania silnemu rozrabiace, który jest jego kolegą i który właściwie może zadecydować o tym, czy życie Pawła będzie bardziej, życie towarzyskie Pawła będzie bardziej atrakcyjne, czy nie. No, cieszy się i chce mu za wszelką cenę zaimponować. I pokazywanie mu mocnego filmu pornograficznego ma mu zapewnić respekt w oczach nie tylko Michała, ale też wszystkich jego kolegów. Paweł przede wszystkim chce udowodnić, że nie jest wcale takim mięczakiem, za jakiego wszyscy go uważają. Michał po kilku minutach nudzi się filmem, wciąż ma na sobie kurtkę i szalik. I kiedy wstaje i wychodzi z dużego pokoju, w którym oglądali porno, zauważa przez uchylone drzwi w pokoju Pawła komputer i postanawia na nim pograć. Około 23:00 Paweł już śpi w swoim łóżku. Budzi go jednak mama, która zdążyła już wrócić do domu. Budzi go słowami, że przyszła do niego jakaś kobieta, która szuka swojego syna. Początkowo Paweł nie wie, o co chodzi, ale wkrótce domyśla się, że musi chodzić o Michała, co zresztą mama potwierdza. Prosi, żeby Paweł jak najszybciej wstał z łóżka i zszedł na dół porozmawiać z kobietą, bo ta bardzo się martwi, że jej syn jeszcze nie wrócił do domu. Paweł zarzuca na siebie kurtkę i schodzi po schodach na dół kamienicy. Schodzi z 4. piętra. Od 18 do 23 zdążyło już się zrobić bardzo zimno. Paweł rozmawia z matką Michała, która pyta go, czy Michał jest wciąż u niego. Paweł mówi, że nie, że Michał wyszedł około 20. Kłamie, że oglądali mecz koszykówki, a potem grali chwilę na komputerze. I że odprowadził Michała do drzwi, wypuścił go i zapalił mu światło na klatce, ponieważ było włącznik do światła był w jakimś nieoczywistym miejscu i bardzo często ludzie nie wiedzieli, jak sobie tę klatkę schodową oświetlić. Paweł mówi jeszcze matce Michała, że ten opowiedział mu, że chce wyjść przed 20, dlatego że zależy mu na tym, żeby zdążyć, zanim mama wróci do domu. Paweł razem z kobietą zastanawiają się, gdzie może być Michał. Paweł pyta, czy była w kościele. Ona mówi, że już była, ale postanawia, nie wiedzieć czemu, jeszcze raz do tego kościoła pójść i porozmawiać z księdzem.
Jednak Michała nie ma u księdza, co zresztą mama Michała wiedziała już wcześniej, ale chciała się dopytać o jakieś szczegóły. Zastanawiające jednak jest to, że ksiądz w ogóle nie wspomina matce Michała o tym, że była tam jakakolwiek zabawa. A tego dnia nie tylko ministranci z młodszej i średniej grupy mieli dyskotekę, ale po niej odbywała się dyskoteka już tylko i wyłącznie dla starszych ministrantów, czyli takich w wieku Pawła i jeszcze starszych. O tym ksiądz w ogóle nie wspomniał. Mama Michała odchodzi więc z pustymi rękami i kieruje się na komisariat policji, gdzie zgłasza zaginięcie swojego syna, 12-letniego Michała. Michał nie wraca do domu, zarówno w nocy z 29 na 30 listopada, ale nie ma go także na początku grudnia. I dokładnie 4 grudnia pracownik służb porządkowych miasta podczas opróżnienia kosza na śmieci na podwórku przy ulicy Konopnickiej zauważa nowe buty sportowe w tym śmietniku i kiedy próbuje je wygrzebać, pod stertą liści zauważa dłoń. Początkowo jest przekonany, że to lalka, jednak kiedy odgarnia te liście, z przerażeniem stwierdza, że to ciało chłopca. Natychmiast wzywa policję i ta bardzo szybko pojawia się na miejscu i z całą pewnością stwierdza od razu, że jest to ciało zaginionego Michała, który ostatni raz widziany był właśnie w okolicach ulicy Konopnickiej 29 listopada 1997 roku. Policjantów ciekawi to, że ciało zostało znalezione w śmietniku na ulicy Konopnickiej i łączą to z faktem, że to właśnie Paweł, który mieszkał na ulicy Konopnickiej, widział Michała po raz ostatni. W związku z czym pierwsze kroki kierują właśnie do jego mieszkania. Paweł siedzi w kuchni i je śniadanie, kiedy do drzwi jego domu puka dwóch policjantów. Puka dwóch śledczych, którzy ściszonymi głosami rozmawiają z jego mamą. Po chwili do kuchni wchodzi mama z tymi mężczyznami i takim smutnym, zmartwionym głosem mówi do Pawła, że musi teraz z panami pojechać na komisariat i złożyć zeznania. Paweł z jednej strony jest zaniepokojony, z drugiej strony jest spokojny, bo po prostu powie prawdę, jak było, że Michał wyszedł z jego mieszkania. Jako, że jest niepełnoletni, przy jego przesłuchaniu musi być obecny jego opiekun prawny albo osoba dorosła. I nie wiedzieć czemu, bo nie mam dostępu do akt sprawy, ani być może wie coś więcej na ten temat Joanna Opiat-Bojarska, z którą rozmawiałam i też zachęcam was do odsłuchania tej rozmowy, jest już opublikowana na YouTubie. Dlaczego z Pawłem na ten komisariat jedzie jego starsza siostra, a nie ktoś z rodziców? Podczas tego przesłuchania, które jest swoją drogą zarejestrowane na kasecie wideo, widać Pawła, który siedzi spokojnie na komisariacie. Właściwie to wydaje się speszony tą całą sytuacją i cały czas trzyma się tej jednej wersji, jaką jest to, że Michał przyszedł do niego, że obejrzeli mecz koszykówki, że grali w grę i że potem Michał wyszedł. Ani słowem nie wspomina o filmie pornograficznym, który wspólnie obejrzeli, ani o tym, że przed tym pili piwo. Po kilku godzinach śledczy widzą, że rzucają grochem o ścianę, że Paweł nic ciekawego im więcej nie powie. W związku z czym uciekają się do takiego ciosu poniżej pasa, jeżeli chodzi o oczywiście Pawła. Ponieważ proszą siostrę Pawła do pokoju obok, bo chcą ją przesłuchać i ona jest wtedy przekonana, że kiedy opuści swojego brata, to ten nie będzie przesłuchiwany. I oficjalnie niby tak się nie dzieje. Jednak to właśnie wtedy, kiedy dziecko, bo jeszcze jest traktowane prawnie jako dziecko, jest wtedy wystawione na szereg pytań, które śledczy mogą mu zadać. Pozbawiony poczucia bezpieczeństwa, jakie gwarantuje mu opiekun prawny, czy w ogóle jakaś osoba starsza, jest dużo bardziej skłonny do tego, żeby mówić rzeczy, których się od niego oczekuje, lub paść
ofiarą manipulacji. I podczas tych kilku minut, kiedy Paweł jest z tymi śledczymi sam na sam, przyznaje się do zabicia Michała. I żeby też była jasność, to przyznanie się Pawła do winy to nie jest zrzucenie z siebie ciężaru i powiedzenie tego sam z siebie. Przysięga, zarzeka się, że nie zrobił krzywdy swojemu koledze, który był od niego silniejszy nawet. Bał się jednak powiedzieć całej prawdy, ponieważ gdyby powiedział o pornografii, którą oglądał, to na pewno dowiedziałaby się o tym jego mama. A on tego bardzo się wstydził. Ponadto żył w domu, w którym była prosta zasada, że to, co dzieje się w czterech ścianach tego domu, zostaje w nim na zawsze. I że nie wynosi się informacji i zwyczajów i brudów przede wszystkim na zewnątrz. A jednak trzymanie w domu pornografii przez głowę rodziny jest czymś obrzydliwym w oczach matki Pawła. Jest czymś wstydliwym, czymś, za co można zostać bardzo źle ocenionym przez wspólnotę. W pewnym momencie śledczy, widząc opór Pawła przed powiedzeniem, przed przyznaniem się do winy, zaczynają mu mówić, że jeżeli nie on, to na pewno jego ojciec albo matka zabili Michała, dlatego że to Paweł widział go ostatni. To w jego mieszkaniu Michał był tuż przed zaginięciem. To na jego posesji znaleziono zwłoki Michała. W dodatku ciało Michała miało zarzucony worek taki na śmieci niebieski na głowę i był obwiązany takim jutowym sznurkiem. I zarówno takie same worki, jak i taki sam sznurek znaleziono w mieszkaniu Pawła. Pamiętajmy tylko, że był rok 1997 i wtedy worki na śmieci były workami na śmieci. Nie było takiego wyboru, jak jest teraz. I nie było też jeszcze takich galerii handlowych czy centrów handlowych, nie było wielkich dyskontów, były tylko pojedyncze takie super samy, w związku z czym osoby mieszkające w jednym, powiedzmy, jakimś na jednym osiedlu czy na jednej ulicy z dużym prawdopodobieństwem robili zakupy w jednym i tym samym sklepie, w związku z czym taki sam worek na śmieci i taki sam sznurek, którym wtedy często uszczelniano toalety. Na przykład ja w domu miałam obwiązane kolanko w toalecie takim sznurkiem. No to te przedmioty mogły się znaleźć, jeżeli nie w każdym, to w 7 na 10 mieszkań w okolicy. W związku z czym nie był to żaden dowód, to mogła być jakaś poszlaka. Jednak dla Pawła były to wystarczająco przekonujące argumenty, ponieważ kilka minut później na taśmie VHS najprawdopodobniej przyznanie się do winy Pawła. Ale dziwnym trafem, w momencie, w którym chłopak rzekomo się przyznaje, z nagrania znika dźwięk. Joanna Opiat-Bojarska w książce pisze o tym, ponieważ oglądała te taśmy, że tuż przed tym przyznaniem się rzekomym słychać takie charakterystyczne pyknięcie, które brzmi tak, jakby wyciągnąć wtyczkę od mikrofonu nagle z urządzenia. Taki bardzo specyficzny dźwięk. Joanna Opiat-Bojarska pisze też w swojej książce o tym, że kiedy oglądała te taśmy, to próbowała w jakiś sposób zobaczyć dynamikę tej rozmowy, zobaczyć, jak Paweł zachowuje się podczas przyznania się do winy. Ale ma nieodparte wrażenie, że chłopak odpowiadał na pytania. I to były odpowiedzi zdawkowe, takie jak tak, nie, nie wiem, może, chyba. Ale w aktach sprawy znajduje się taki fragment. Przeczytam wam go. Wziąłem ze skrytki kawałek sznurka i wróciłem do pokoju, w którym przy komputerze siedział Michał. Nie wiem, co było dalej, ale gdy się ocknąłem po chwili, Michał leżał na podłodze na wznak na plecach. Na ustach miał pianę koloru różowego, a na podłodze z prawej strony głowy Michała były 4 plamy zaschniętej krwi. Michał się nie ruszał. Ja klęczałem koło Michała i w rękach trzymałem luźno zwisający sznurek. Gdy zobaczyłem, co się stało, pomyślałem, jak ja to mogłem zrobić. Nie sprawdziłem, czy Michał oddycha i nie badałem pulsu. Z góry założyłem, że zabiłem. Najbardziej jednak śledczych ciekawi, co Paweł, kilkunastolatek,
zrobił z ciałem chłopca, ponieważ jeżeli go zabił, to była to godzina 20 i była to sobota. To nie jest godzina, w której wszyscy są pozamykani w domach. Michał, mimo że był młodszy o 3 lata, był bardzo dobrze zbudowany, był raczej ciężki i nawet dorosłemu człowiekowi byłoby trudno wziąć 12-latka na ręce, znieść go po schodach i wyrzucić do śmietnika. A tutaj miał to robić kilkunastoletni, niezbyt silny chłopak? W związku z czym policjanci bardzo drążą ten temat. Mamy zapis rozmowy Pawła z policjantką. Klęczałeś obok, tak? Sznurek trzymałeś w ręce, Michał leżał, nie ruszał się. Czy sprawdzałeś, co się z nim dzieje, czy oddycha, czy ma puls? Nie. I co zrobiłeś dalej? Wyniosłem. Gdzie wyniosłeś? Na śmietnik. A kiedy mu założyłeś torbę foliową na głowę? Później. Kiedy później? Na dole. Na podwórku? Dlaczego to zrobiłeś? Nie wiem. Wiesz, ja bym ci proponowała, abyś jednak się zastanowił i nie plątał się w zeznaniach, bo mówię to tylko dla twojego dobra. Michał przecież leżał na podłodze, na wznak, na plecach i na ustach miał pianę. Tak. Ta piana była jaka? Biała, czerwona? I na podłodze były plamy krwi. Na podłodze czy na dywanie? Dywan masz w pokoju? Na podłodze. Koło jego głowy? Tak. Dużo było tej krwi? Duże były te plamy? Nie wiem. Tymczasem informacja o znalezieniu zwłok zaginionego 12-letniego ministranta obiega prasę. Media rozpisują się na temat bestialskiego zabójstwa niewinnego ministranta i kiedy dowiadują się nieoficjalnie, że zatrzymanym został jego kolega, który ma 15 lat, wydają na niego wyrok, nazywając go bestią. Już wszystko wiedzą, skazują go przed procesem. Kiedy pojawiają się wyniki sekcji zwłok i okazuje się, że Michał zginął w wyniku uduszenia poprzez zadźżgnięcie, czyli zaciśnięcie jakiejś pętli czy sznura na szyi, okazuje się też, że Michał w ogóle się nie bronił przed tym atakiem. Śledczy postanawiają, że muszą dokonać oczywiście oględzin miejsca zbrodni, ponieważ zakładają, że do uduszenia doszło w pokoju, w którym Paweł miał swój komputer. I to właśnie podczas chwili, kiedy Michał grał sam na komputerze, Paweł miał go zajść od tyłu i uduszyć sznurem. Ciekawe jest też to, że Paweł w kilku zeznaniach mówił o tym, że dusił go rękami. Potem jednak, kiedy ktoś mówi mu o sznurze znalezionym na miejscu znalezienia zwłok, Paweł poprawia się i mówi, że faktycznie, że dusił chłopca sznurem. Podczas tych oględzin nie udaje się znaleźć żadnego dowodu na winę Pawła. Chociaż przy uduszeniu trudno znaleźć taki dowód, chociaż powinny być tam ślady krwi. Ale tych śladów krwi próżno szukać w aktach, ponieważ jedynym pomieszczeniem z całego domu Pawła, które nie zostało poddane tej ekspertyzie, był pokój, w którym Michał miał zginąć. Jest to wyraz największego zaniedbania w tym śledztwie i do jakiego doszło. Co ciekawe, całe mieszkanie zostało spryskane luminolem i na żadnym elemencie z tego mieszkania, na ręcznikach, szmatach, gąbkach, butach, wycieraczce, dywanie, zasłonie, pościeli, poduszkach, na żadnych tekstyliach, już nie mówię o wszystkich powierzchniach płaskich, nie został ujawniony nawet najmniejszy ślad krwi, w związku z czym dowodowo nie ma absolutnie żadnego potwierdzenia, że Michał mógł tam krwawić, że ktokolwiek tam mógł krwawić. Wiemy też, że nawet jeżeli doszłoby do takiego bardzo gruntownego czyszczenia, to i tak te ślady gdzieś zostają w szparach podłogi. A tutaj nawet nie było śladów tego czyszczenia. W związku z czym, jeżeli Michał faktycznie gdzieś krwawił, to gdzie? Ta różowa piana, która toczyła mu się z ust, też jest charakterystyczna dla uduszeń i utonięć w ogóle. I podobno Paweł założenie worka na głowę kolegi tłumaczył właśnie tym, żeby nie pobrudzić się tą pianą.
I to mu się udało, ponieważ na odzieży Pawła nie znaleziono żadnych śladów ani krwi, ani właśnie jakichś dziwnych substancji. Po prostu była to zwykła kurtka, niepobrudzona niczym. I co ciekawe, Michał krwawił dość obficie i krew znajdowała się na jego butach i spodniach, natomiast nie znajdowała się w ogóle na jego odzieży zewnętrznej, na kurtce, na szaliku. A te ubrania znalazły się obok jego zwłok w tym koszu na śmieci. Co dalej dzieje się z Pawłem? Zostaje umieszczony w schronisku dla nieletnich w Pobiedziskach i oczekuje tam na proces. Dochodzi do wizji lokalnej, podczas której ma być przeprowadzony eksperyment dowodowy, w wyniku którego ma być pokazane dokładnie, w jaki sposób zwłoki Michała zostały przeniesione z mieszkania Pawła do kosza na śmieci. Paweł odmawia wzięcia udziału w tej wizji lokalnej. Chyba jest namówiony na to przez adwokata, bo ma już adwokata, którego bardzo dobrze broni. I w trakcie tego eksperymentu procesowego osobą, która reprezentuje Pawła, znaczy nie reprezentuje, ale która odgrywa rolę Pawła, jest 18-latek, który jest w szkole policyjnej i jest tam jakimś młodym, nie wiem, czy adeptem, czy kim. W każdym razie jest po pierwsze starszy od Pawła o jakieś 3 lata, a wiemy, że to jest wciąż wiek, w którym organizm dojrzewa, rośnie, rozwija się. Jest dużo lepiej zbudowany, jest dużo cięższy i jest wyższy od Pawła w momencie, w którym do tego eksperymentu dochodzi, a przypominam tylko, że ten eksperyment odbywa się już kilka miesięcy po zabójstwie, a Paweł od tego czasu zdążył już urosnąć, w związku z czym jest duża szansa, że Paweł, który tego 29 listopada rzekomo te zwłoki wyrzucał do kosza, był jeszcze mniejszy od tego mężczyzny, który go udawał. Według zeznań Pawła ciało Michała zostało zwleczone z górnego piętra kamienicy po schodach w taki sposób, że był ciągnięty w dół Paweł go złapał za ramiona i nogi były tak jakby w górze tych schodów. Ściągnięte miał buty, dlatego że prawdopodobnie po prostu same spadały, kiedy się tego chłopaka ciągnęło. W związku z czym Paweł miał te zwłoki Michała, krwawiące tylko dodam, ściągnąć po tych schodach na dół, następnie przerzucić sobie w jakiś sposób na ramię, czy gdzieś na, nie wiem, może też ciągnąć i potem złapać i przerzucić na wysokość metra chyba 60 czy 50 do tego kontenera na śmieci, co wydaje się dość proste. Jednak nawet ten 18-latek, który z tej szkoły policyjnej, miał bardzo duży problem, żeby robić to, żeby to w ogóle zrobić. Oczywiście miał kukłę, która miała odpowiadać ciału Michała, jednak nie wiem, czy widzieliście kiedyś takie kukły z wizji lokalnych, to są jednak dość sztywne przedmioty, a ciało tuż po śmierci jest wciąż wiotkie, a wiemy też, jak bardzo duży problem stwarza właśnie wiotki i ciężki przedmiot do niesienia. W związku z czym wydaje się bardzo mało prawdopodobne, że Paweł mógłby ciało Michała sam zwlec po tych schodach, co też pewnie trwało dłuższą chwilę, i że nikt nie wyszedł, nie sprawdził przez drzwi, co się dzieje. Paweł nie bał się, że ktoś go nakryje. Poza tym takie wleczone ciało i bezwładnie uderzające o drewniane schody, bo jest to kamienica i te schody były tam drewniane, no chyba to jest jednak dość spory hałas. Potem Paweł ma wyjść z tymi zwłokami chłopaka na podwórko, które jest tak, no po prostu są na te podwórko okna normalnie, i wyrzucić, co też pewnie nie zajęło mu kilku sekund, tylko kilka minut, żeby te zwłoki przerzucić. No, wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Co więcej,
Paweł nie przypomina sobie w trakcie swoich zeznań, żeby Michał był bez kurtki, bo bez tej kurtki był znaleziony. Twierdzi, że ściągał go z tych schodów w kurtce i w szaliku, że Michał się w ogóle nie rozbierał. Śledczy jednak cały czas domagają się tego, żeby powiedział prawdę. Przecież oni znaleźli Michała bez kurtki. Więc co Paweł zrobił z tą kurtką? Czy ktoś mu pomagał? Czy ktoś ją później wyrzucił? Czy potem Paweł zszedł do tego śmietnika i wyrzucił tę kurtkę ponownie? Pojawia się też taki wątek, jakim jest w ogóle data umieszczenia tych zwłok w kontenerze. Co więcej, podczas sekcji zwłok w ogóle nie ustalono godziny śmierci i daty śmierci Michała, w związku z czym tylko ta data została ustalona na podstawie zeznań Pawła i godziny, kiedy Michał był widziany po raz ostatni. Okazuje się bowiem, że te śmietniki były bardzo regularnie, dosłownie kilka razy dziennie, przeszukiwane przez takiego lokalnego zbieracza złomu czy tam śmieci. I on po prostu był znany z tego, że on po prostu nawet wchodził do tych kontenerów i tam wygrzebywał te rzeczy. On został przesłuchany przez śledczych i powiedział, że gdyby znalazł tam, gdyby zobaczył w tym koszu buty czy kurtkę, to na pewno by to pamiętał, bo na pewno by zabrał z sobą te ubrania. Albo dla siebie, no chociaż trudno nosić kurtkę po 12-latku, ale buty, no już nie ma problemu, tym bardziej, że to były dość nowe buty i to jeszcze sportowe. Nie mówiąc już zupełnie o tym, że gdyby tam leżało jakiekolwiek ciało, to zostałoby znalezione najprawdopodobniej, no nie wiem, 12-18 godzin po tym, kiedy tam zostało umieszczone, ponieważ ten człowiek przychodził tam bardzo często. A ciało zostało znalezione dopiero po 4 czy 5 dniach od tego momentu, w którym był widziany Michał po raz ostatni, w związku z czym ten człowiek twierdzi, że przeszukiwał ten kontener kilka razy i tamtych zwłok nie było. Tego jednak śledczy już nie konfrontują w ogóle z Pawłem. Nie wiem, czy biorą wtedy taką poprawkę na zeznania tego kloszarda, czy po prostu starają się ten fakt, ten duży znak zapytania właściwie ignorować. Jednak co najbardziej bulwersuje, to to, że ignorują zupełnie wszystko, co dzieje się na parafii. Ponieważ ksiądz, który opiekuje się tymi ministrantami, wypierał się przede wszystkim początkowo tego, że w ogóle tam była jakakolwiek dyskoteka. Po drugie, kiedy policjanci przychodzą do niego i mówią, że jego ministranci oglądają pornografię, to on zaczyna tak intensywnie i zapalczywie wręcz zaprzeczać, że po prostu u niego nikt w parafii nie ogląda pornografii, co nawet w książce Joanna Opiat-Bojarska pisze, że to po prostu wywołuje taki uśmieszek politowania na twarzy. Bo skąd ksiądz może o tym wiedzieć? Poza tym zakładanie, że wszyscy są święci. No, zresztą nawet nie będę tego komentować. Najgorsze jednak jest to, do tego ksiądz nie wspomina słowem o tym, co okazuje się potem i pada z ust wielu ministrantów, którzy tam chodzą, że podczas różnych spotkań z tymi ministrantami dochodziło do bardzo bulwersujących sytuacji. Jeden z chłopaków miał taką przypadłość, że dość często się masturbował i nie krył się z tym, masturbował się przy innych. I to nie wzbudzało w nikim jakiegoś obrzydzenia czy w ogóle oburzenia, tylko wręcz ciekawość. Aż wreszcie pojawia się taka historia w zeznaniach tych różnych chłopców, w której Michał oddawał mocz na tego masturbującego się chłopaka. Najgorsze jednak jest to, o czym nikt w parafii głośno nie mówi, że opiekunem tych ministrantów jest mężczyzna, który ma na swoim koncie karę pozbawienia wolności, karę więzienia za czynności seksualne wobec nieletnich. Młodymi chłopcami zatem opiekuje się pedofil. Ten wątek dla śledczych jest w ogóle jakby niewidzialny. W ogóle za nim nie idą, nie drążą tego tematu. Są przekonani, że Michała zabił Paweł. Rok po zabójstwie Michała zostaje ogłoszony wyrok i brzmi on tak. Paweł dopuścił się zabójstwa. To jest czynu karalnego z artykułu 148, paragraf 1 Kodeksu Karnego z 1969 roku.
popełnionego w ten sposób, że w dniu 29 listopada 1997 roku w Poznaniu, w swoim mieszkaniu przy ulicy Konopnickiej, działając z zamiarem pozbawienia życia 12-letniego Michała, zarzucił mu sznurek na szyję i po zaciśnięciu sznurka spowodował jego gwałtowne uduszenie w mechanizmie zadźgnięcia, to jest śmierć, i za co orzeka umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym. W ten sposób Paweł został uznanym winnym śmierci Michała. Co jednak ciekawe, polski kodeks prawny w przypadku nieletnich nie może mówić o winie lub niewinności. Dlatego, że według prawa nieletni jest osobą społecznie i psychicznie niedojrzałą. W związku z czym nie może w pełni ocenić tego, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Nie ma też takiej argumentacji, jaką ma dorosły. Możemy oczywiście z tym polemizować, że 15-latek wie, że zabicie kolegi nie jest dobre i że jest to straszna rzecz. Jednak wciąż, wedle prawa, nie można mówić tutaj o winie. Ale czy w przypadku Pawła w ogóle można mówić o jakiejś winie? Pytań jest bardzo wiele, dowodów prawie żadnych. Przecież przede wszystkim nie wiadomo, kiedy Michał tak naprawdę umarł. Czy jest szansa, że tak jak Paweł mówi, wyszedł od niego z mieszkania, a przypominam, że znajdowało się ono w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, w którym w tym samym czasie toczyła się jeszcze impreza dla starszych ministrantów, a na tej imprezie był przecież pedofil. Czy wyjaśniono, dlaczego spodnie Michała były oblepione błotem, a kurtka nie nosiła śladów żadnych zanieczyszczeń, a przede wszystkim krwi? Co więcej, w aktach możemy znaleźć jedno z najbardziej nurtujących pytań. Dlaczego pies policyjny podjął trop, według którego wynikałoby, że ciało Michała zostało przeniesione do śmietnika ze skrzyżowania ulicy Stolarskiej z ulicą Śniadeckich? A właśnie na tym skrzyżowaniu ulic, przy tym skrzyżowaniu ulic, znajduje się nic innego jak kościół i dom parafialny, w którym odbywała się zabawa Andrzejkowa. Paweł dzisiaj jest na wolności. Nie wiem, co robi. Nie wiem, czym się zajmuje. I nawet tego nie drążę. Wina Pawła jest bardzo wątpliwa. Wyrok również. I o pomstę do nieba wołają te wszystkie pytania, na które śledczy i prokuratura nie znalazła żadnych odpowiedzi. Czy gdyby Paweł się nie przyznał, zostałby skazany za zabójstwo swojego kolegi? Bez żadnych dowodów. Bo jedynym dowodem na jego winę był fakt, że był ostatnią wiadomą osobą, która widziała Michała żywego. I jego przyznanie się do winy, które zostało najprawdopodobniej na nim wymuszone. Zapraszam Was do przeczytania całej historii tej sprawy w książce Opowiem Ci o zbrodni, w której znajdziecie wszystkie opowiadania pisarzy biorących udział w tym sezonie. Jest to Katarzyna Bonda, Igor Brejdygant, Wojciech Chmielarz, Max Czornej, Małgorzata i Michał Kuźmińscy, Robert Małecki i omawiana dzisiaj Joanna Opiat-Bojarska. O tej sprawie też rozmawiam z Joanną w rozmowie, którą opublikowałam razem z tym podcastem. Myślę, że sprawa jest na tyle bulwersująca, że warto nie tylko obejrzeć program i przeczytać książkę, ale też posłuchać tej rozmowy. No ja jestem, szczerze powiedziawszy, rozbita po tej sprawie, ponieważ trudno jest mi przejść nad nią do porządku dziennego. Mam takie poczucie, że winę trzeba komuś naprawdę udowodnić. I wychodzę z założenia, że lepiej, żeby jakiś sprawca, który był bardzo skuteczny, chodził po wolności, niż żeby chociaż jedna osoba, która jest kompletnie niewinna, została ukarana za czyn, którego nie popełniła. Oczywiście to jest takie filozoficzne gdybanie. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii i mam nadzieję, że się nią ze mną podzielicie tutaj w komentarzach i w grupie Piąte Nie Zabijaj. Zachęcam Was przede wszystkim do oglądania premierowych odcinków Opowiem Ci o zbrodni.
w każdy piątek o 22 na Crime Investigation w Polsat. A już niebawem słyszymy się w kolejnym odcinku Piąte Nie Zabijaj i przed nami jeszcze kilka rozmów z pisarzami. Bądźcie bezpieczni, do usłyszenia.